Siemano moi drodzy, jestem Siegfried Kuh, a to jest retro granie. Tum 2, podniosłem czerwone drzwi. Podnosiłem jakieś klucze i słyszę dużo niepokojących dźwięków pojawiających się przeciwników. Widzę latające zielone kulki. Tu są szare minotaury. Ilości hurtowej są nawet niebezpieczni. Aczkolwiek jak byli, tak pozostaną nadal lamusami. Ha, 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 ha. Ogniemiotacze, świnki, HP, amunicja, milion przeciwników. Na szczęście są na tyle głupi, że biją się między sobą. Więc ja może przywitam się z panem Kulką. Jak ze starym przyjacielem, normalnie. Dziwnych mam przyjaciół, wiem. Haha, no jest smutne. To mnie tam gryzie w dupę. Nieładnie. Dobra. O, o. Czy ja widziałem, o właśnie, ogniki od pana Uła. Panie Uła. Wypadałoby najpierw się przywitać, zawołać Uła, a potem dopiero strzelać. Ja wiedział, że się spodziewał. A nie, że taką niespodziankę mi dziwną robić. Kurczę, blady, no. Ojejku, ile ich tu jest. Patrzcie, jaka ekipa. O, coś, o, o. Dobra, panie Uła. Kolejny pan Uła, który chowa mi się gdzieś za plecami. Myślę, że go nie zauważy, jak będzie cicho. Jeszcze za mną pan Kulka, super. Z lewej minotaur, z prawej pan Kulka, normalnie impreza. Jak diabli. Dobra, amunicja do shotguna się kończy, a minigun tam płacze, że jest nieużywany. Zróbmy mu tą przyjemność i zużyjmy trochę amunicji. O, pięknie, dokładnie tak miało być. Teraz moje pytanie brzmi, skąd wy wszyscy się pojawiliście i dlaczego nie przynieśliście ze sobą amunicji? Ja patrzę. Szczególnie do shotguna. Dobra, trochę amunicji, tu się nic nie robi. Strzelaj zdrów, ale ja chcę apteczkę. Kurczę, blady. O, coś, słyszałem jakiś odgłos. O! Skąd byście się tu... Dobra, jesteśmy z powrotem. Małe, nieplanowane cięcie. Wywaliłem grę na pulpit. Ale uznałem, że nie będę od nowa nagrywał tego wszystkiego, jak przechodzę, bo to już będzie takie mniej naturalne, nie będzie tego zaskoczenia, że pojawił się pierdyliard przeciwników i w ogóle, generalnie wróciłem do tego samego etapu, czyli że pozabijam wszystkich, z tym plusem, że tym razem mam więcej HP. O, czy jakieś odgłosy słyszę ciągle, że coś się otwiera. Bo nie wiem, skąd to się bierze. Jak tam przyjdę, czy się to coś gdzieś otworzy? Nie, mam wrażenie, że to się otwiera w dziwnych... Dziwne rzeczy się otwierają w dziwnych, losowych momentach. Ola, czerwone drzwi. Ciśniemy. No, miałem więcej HP i bardzo dobrze. Włączenie zrobiłem przed chwilą. Zaraz tego bardzo pożałuję. Jestem tego pewien. Przekonany jestem normalnie jak bum cyk cyk. A co to jest za głośno? A, to jest ten, co podłogę otwiera. Dobra. Wiecie co, ja sobie zrobię... save'a. Z nadzieją, że nie zginę mimo wszystko. Jeszcze miałem jakieś naboje do gwiazdkomiotaczy. Kurczę, blada, jak to mi było. Wow. Ała, panie Uła. Jak to można? Jejku, ile ich jest. A ja mam rakiety. Ha, 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 ha. I was nimi zabiję. Ha, 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 ha. Ktoś wie, skąd jest ten rodzaj śmiechu? Ten ha, 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 ha. Ja bym mógł powiedzieć, ale może wy wiecie. Jaka ekipa. No gdzie my... O no, to już było niesprawiedliwe. Takie oszustwo z deczka. Gdzie mi tu lecisz? Świnio. Nie fakt, że mam 12 HP, to bym najpierw najprawdopodobniej jakoś na kozaka się rzucił między nich, ale... No... Że mam HP, ile mam tegoś... Zapewne się nie czuję. Znowu słyszałem dźwięk otwierania, zamykania czegoś. Oczywiście nie wiem dlaczego, nie wiem jak i z której strony. To nie fair. Tam jest takie fajne plus 100 HP, tak zwany super charge, jeśli mnie pamięć nie myli. A ja nie wiem jak to zebrać.
Siara jak demo. No i fajnie. Jeszcze mniej HP, tak? Niech jeszcze mnie ktoś strzeli. Czekajcie, jak go zdążę zabić, zanim on zabije mnie. Ewentualnie zanim mi się skończy amunicja do shotguna. Na styk idealnie. Ożeż fuck. Wiedziałem, że nie zdążę zareagować. Ale siara. Powiedzmy, że ich pozabijamy, no. Jakoś mi to nawet wyszło. Jeszcze jeden pan uła. Ej, ilu was tu jest? Klan czy coś? Klan panów uła. Dokładnie tak było. O, tu się coś otwarło. A nie, ja tu byłem. Ja tu po prostu byłem. Patrzcie, mi się zepsuła tekstura. Dobra, zrobię sobie 59 stepa na tej mapie, bo ja się boję. Teraz tak. W momencie jak tu biegnę, się ich wystraszę, zacznę uciekać. O. To jest najgorsze, teraz mi tu wylazł czaszko miotacz. I on będzie mieć sprawiał największe problemy. Chyba, że go zabiję. Tak jest, dokładnie o to chodziło. Teraz wypadałoby się pozbyć tych czaszek. Żeby mi tu któraś nie przyleciała, w momencie gdy się tego najmniej będę spodziewał. Zawsze tak jest. Ostatnia czaszka. Ale zauważył mnie różowy minut. Ale dobra, pocieszające jest to, że to już teoretycznie koniec mapy. Ajajajajaj, w to ja strzelam! Uhuu! Patrzcie, myślę, że same zwłoki się tu czają. Spodziewałem jakiegoś wielkiego madafaka, brzdala, potwora, przeciwnika, a tu zwłoki. Dziwne. Dobra, mapa znowu jest tak rozległa i skomplikowana, że nie jestem w stanie jej przeczytać. To dopiero podnieść czegokolwiek, co by leżało gdzieś. Żaden z tych wodospadów się nie otwiera, nie. Bo według mapy tu gdzieś powinien być jakiś super, hiper sekret. Oczywiście jestem za głupi, żeby go otworzyć. Ktoś tam gdzieś chrumka, ja oczywiście nie wiem, jak do niego się dostać. Ja chcę tu! Puśćcie mnie! Puśćcie mnie! Dupa blada. Ta mapa jest za skomplikowana dla mnie. Chociaż coś widzę. Zaraz. Tam powinienem się dostać. A zrobiłbym to tędy. I tędy. I tu na zewnątrz. A nie, bo tu jest jakiś ten, tak? Ja tam do góry nie wejdę, nie ma bata. No, to nie. To mój plan spalił na panewce. Dobra, no to kończymy ten odcinek, co będę przedłużał i robił siarę, że nie umiem przejść. Trzymajcie się i do następnego. Hej.